taką masz czaderską bluzkę. Naughty. Synu! Synek! Gu! Gu! Ej! Dzień dobry! Witam w kolejnym vlogu na kanale. Dzisiaj mamy, już wam mówię, 23 lipca, piątek. I co, zaczynamy dzień od pojechania na magazyny. Zmierzymy trawę, jaka wilgotność jest. Trawa tam u znajomego. Pasy nie zapięte, a nie chce się zabić. Cyk, fuch. Dobra, zapniemy do świętego spokoju. No, zaraz nie pisali w komentarzach, że Krzychu bez pasów jeździ. No i zmierzymy trawę. I co, i smarujemy prasę. Podpinamy owijarkę, bo jedziemy na usługę. Oddałem łąkę do koszenia, bo ja pasy mam full. Jeszcze z tamtego roku mi zostało. W tym roku tutaj trochę dorobiliśmy koło domu. Pierwszy pokos cały zrobiłem dla siebie koło domu tutaj. Odsiewaną trawę. I co? I drugiego już nie koszę, oddaję trawę. Tam na Orbowie mam łąkę. Ci co oglądają, to wiedzą. Standardowy tekst. No i jedziemy, to zrobimy. I później jadę do wujka sprasować. Tam trochę nakosił. I tak to będzie dzisiaj. Później może wieczorem trochę bizona jeszcze pokręcę, z tymi pazurkami tam powalczę. Na klepisku. I muszę obniżyć z tyłu na sicie górnym pazurki. I podnieść na kurczę, jak to się nazywa się? No, mam na końcu języka. Podsiewacz, no przecież. Podsiewacz i sita. Tutaj nagrabione już jest, wujek nagrabił. Szału nie ma, no ale zebrać trzeba, tak? Powiem wam, że w odległości dwóch lat, w przeciągu dwóch lat położą nam tutaj asfalt, już są drzewa poznaczone do wycięcia. Geodeci cały czas tu przyjeżdżają, mierzą te pobocza, pola, włażą w te krzaki. No ale pomierzyć muszą, tak? Tutaj lucerna też wujaszka jest, jeszcze nie pograbiona. I to chyba będą tylko te dwa pola u wujka. Tam widzę, pan Mariusz też pograbił. Będzie dzisiaj akcja u pana Mariusza. No i tak to, nie? Dobra, jedziemy, mierzymy tą trawkę. Dzisiaj taki vlog z samochodu, zaczęcie. Już widzę, pan Piotrek bizona kręci. Może później zajedziemy, coś dogramy. Co, dojechaliśmy. Bierzemy się chyba za prasowanie. Cieniutkie wałeczki. Ale prasujemy co jest. Widzę, tam jeszcze za tymi drzewami jest nagrabione. Wy pewnie nie widzicie, bo szyby wzorowo zakurzone. Chłopaki bizona zawieźli na złom już. Wczoraj na Instagramie pojawił się filmik, jak koparka gniecie bizona. Skończył żywot. No już nawet folia leży, widać. Więcej jazdy niż tutaj materiału, no ale obiecałem, że zrobię, no i robimy. Jeszcze u siebie przed żniwami chcę ściąć ten owies i na wiosce, tam 0,8 hektara jest, przy tych domkach letniskowych.
uporać się z tym pokosem i już mieć na spokojnie, nie martwić się, już trochę przerośnięta tam nawet, bo lucerna już zakwitnięta, badyl pójdzie z nożami gdzieś tam na dokarmianie dla jałówek, będzie ok. Telefon. Jedna belka już wyleciała. Tutaj w dołku trochę więcej widać, ale jak to dołku, więcej wilgoci. Wczoraj wujaszek dzwonił, chciał, żebym narobił mu słomy 600 bel na tym folwarku, co zawsze tam pracowałem. Można sobie na kanale znaleźć filmy z prasowania rzepaku do pieca. Tam ponad 1000 bel się robiło, ale w tym roku tylko 600, bo jest zapas z tamtego roku. COVID mamy. Do hotelu ludzie nie przyjeżdżają i nie ma potrzeby opalać, bo to jest na ogrzewanie słoma. Elegancka sztuka. Z góry ostro. Bez napędu goni trochę. Na trawie koła się ślizgają. Rajgras też już sprasowany, co na ostatnim vlogu go tam przewracałem. W połowie 100 bel sprzedanych, jutro wiozę. Od sąsiada wezmę lawetę. Wczoraj odprowadziłem wieczorem i teraz znowu muszę jechać. I teraz widzicie, sprzedałem tamtą lawetę, co robiłem, i by się przydała. Ale tyle, co my tych bel teraz ciągamy, to sąsiada mam dobrego, Arusia. Aruś sąsiad, pozdrawiam serdecznie na wizji. To pożyczy. Czasami ja jemu coś pożyczę, czasami coś on mi. I tak się żyje na tej wsi. Nikt tam się nie żre z sąsiadami. Trzeba dobrze żyć. A nie, że sąsiad złodziej, on ma. Skąd pieniążki wziął? Оборот. Ajajaj. Co? Żelazne rolki, później folia strzela. Delikatnie. Pod górkę stałem, mu się nie rozłoży z górki. Ramię podnieś jeszcze. No. Delikatnie.
Czekaj. No. Wiarki mu zawleczka. Bo jak wywala belę, to podrywa ten i sforze może wyleć. Kalibrujesz? Dziesięć bal zrobione. Jedziemy dalej. Kanałami gdzieś. Gdzieś tam droga. Kółka musowo składamy. Bo trochę za nisko są na takie przejazdy, gdzie z pola na pole się przejeżdża, że tam niekoniecznie, ale jak gdzieś dalej, to lepiej złożyć. Pracujemy teraz u Bujasa. Tutaj fajna trawa, o tu i lucerna jest. A lucerna fajnie się prasuje. Słyszymy trochę radio. Mam zrobione 10 bel tam wyżej. Jak te krzaki z tyłu widać, tam też jest łąka. Tam już sprasowane, teraz lecimy tutaj, nie wiem, tu z 2 hektary będzie. Spać się chce. Fotowoltaika dzwoni. I cyk. Nie mam mnie w domu, nie mam internetu, nie mogę odebrać. Jutro może nakręcę vloga z wożenia tego rajgrasu 100 sztuk. No to wyjdzie nam po 2 kursy na 2 lawety. 188 i 12 trzeba będzie dowieść. Akurat spód tej zielonej mojej lawety po 6 sztuk w rzędzie. I tak jakby połowa by była sprzedana, no tam 240 sztuk jest. Ale jak te 200 sprzedam, to już te 40 mogę sobie zostawić. Wtedy słomy bym nie robił po prostu. I rajgrasem bym ścielił. Dwunasta sztuka. Za dużo nie ma w tym drugim pokosie. Tutaj od drogi coś lucerny trochę było. I tak jak tutaj mamy te trzy słupy, tutaj odsiewane było, to trochę lepsza ta trawa. A tutaj po bokach ta cienizna jest. Tu widać zresztą po pokosie, że jest solidny, a tak jak wcześniej jechaliśmy, cienki jak dupa węża. Za 2 tygodnie gdzieś ze żniwami będziemy startować.
nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Krzychu kombajnista będzie. Jak to mówią, wszystkiego trzeba w życiu spróbować, nie? Ja jeszcze nie kosiłem. Ale tak jako tako jazda kombajnem mi wychodzi. Jakiejś wielkiej filozofii w tym nie ma. Zobaczymy, co to na polu wyjdzie. Bo tak na pusto, no to wiadomo, nie? Zobaczymy, co to w łanie będzie szło. Ale każdy kiedyś zaczynał przecież. Ci najlepsi kombajniści też kiedyś mieli swój pierwszy raz. Ja tam nie mówię, że będę najlepszym, nie? Ale tyle co sobie. Eleganckie belki z lucerny. Wieczorem jeszcze jadę zwieźć belki, te co robiłem wcześniej. Tam 26 sztuk chyba jest. Ale blisko do zwożenia, tam dwa kursiki takie niepełne. Cyk, kolejna. Transport wiezie tam z góry, atakuje, napiera oporem. Powiem wam, że przelali mi już młodego rolnika. Ładna sumka na koncie, 120 tysięcy, kurde. Ładnie to wygląda, tylko co z tego, jak to zaraz trzeba wydać. Trzeba za ziemię zapłacić, pierwszą ratę, druga 35 tysięcy będzie. Pierwsza 120, druga 35. Zastanawiam nad zmianą prasy już. Gdzieś tam trochę tych pieniążków mam odłożone. Tą by sprzedał. Zboże by skosił, trochę dołożył.
żeby jako 4-4-5 kupił Leli. Ale to jeszcze takie przemyślenia tylko są. Zaczynamy zbierać. Jedna na lawecie stoi. Na tym polu jest 9 sztuk. Także sobie dół ładnie zapełnimy w lawecie. Najgorzej, że to tak porozpieprzane. Tam dwie, tutaj no w miarę tak było, cztery w kupie, także tutaj stanąłem sobie. Tam są trzy i jedna tam za górką. Nie widać jej. Ogółem 26 sztuk, to jak tutaj sobie 9 wrzucimy, to 17, tak? Zostanie na... Nie, tu jest 10. Tu jest 10 sztuk. Także tam będzie 16. Powolutku zwieziemy. Co to mamy godzinę? 16:37. Myślę, tak do 18 się z tym uporam. Sobie wcześniej wrócę już do domu, a nie jak ostatnio, prawie że po nocach. I może jeszcze na jutro sobie przyszykuję lawetę, bo ta przednia tralka pękła i tak trochę lata, znaczy pękła, rura na górze odpękła i trzyma się po prostu na tych pękniętych spawach, do góry nie wyleci, bo jest zakleszczona, tylko tyle, no, że jest luźna. Dobra, może później wam pokażę, o co chodzi, bo nie wiem, czy to wytłumaczę tak. Belki załadowane. Jedziemy. Świateł nie podpinam. Hamulców też nie podpinam, bo tu są olejowe w przyczepie, a wszędzie pneumat jest. Także bez sensu. Jedziemy powoli. Będzie się pod górę wbić, jeszcze folię zabrać. Na drogę nie wyjeżdżamy, także światła i hamulce w sumie bez sensu. Gór dużych nie ma. Aż tak dużych, bo tutaj przed nami wjazd będzie. Przedni napęd trzeba. Nie wjadę trójką.
będzie do zrobienia. Jeszcze jest pompka od tego, od ustawiania kierownicy. Myślałem, że to jest na linkę, ale tam w środku jest taka pompka olejowa i ta pompka, ona pcha olej i olej rozdziela takie trybiki dwa. I chyba uszczelniacz pierdyknął w tym, bo na początku fajnie to działało, a teraz takie grrt, grrt, jak się kierownicę ustawia. A wcześniej nawet tam nie zazębiało się, się podniosło, ładnie rozłączyło. Kierownicą można było na wszystkie strony. Tutaj będziemy rozładowywać. Blisko, nie? Fajnie jest. Podoba wam się? No to dobrze. Jak to Jarek Ogarek mój. Te belki z tamtego roku, nie porozrywane. Nie wiem, czy to się nadaje jeszcze do czegoś, czy nie. A te ja robiłem w tym roku. Zobacz, dyszel powinna stać się. Jeszcze ona trochę chce jechać. Jeśli dyszel jest luźny, to ona będzie stać. Jak jest napięty, nie można stworznia wyciągnąć, to ja bym radził nie odczepiać. Bo albo pójdzie do tyłu, albo pójdzie do przodu. Tu jedna rozerwana jest. Noża nie mam. I czym to uciąć? Kurwa. Palcami. Trochę na zakład. Cyk, fuch. Jeszcze raz.
kurde. Bele zwiezione, ustawione. Cyk. Światełka. Miałem wam pokazać tą rurę. O tu jest pęknięta na spawie. Z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Pod spawem pękło. I trzeba będzie to na warsztat wziąć i pospawać, trochę większy ampera zrobić. Przetopić to na fez, bo to jest ocynk. Dobra, będziemy się żegnać. I tak pewnie znowu długi vlog wyjdzie. Pod paznokcie mi się wbiło i boli mnie teraz. Jakiś badyl. Halender. No, także dziękuję za obejrzenie do końca. Linki do fanpage'u standardowo na dole w opisie. Lajki, łapeczki w dół, w górę, subskrypcje, dzwoneczki, komentarze, to wszystko mile widziane, oprócz tych łapeczek w dół oczywiście, ale i taki się pojawią, bo wiadomo, nie wszystkim się musi podobać, tak, co Krzychu robi, a Krzychu robi jak dla siebie, także do następnego, trzymajcie się, na razie i cześć!